Trwają prace nad przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu nad zalewem Witoszówka. W związku z tym zapytaliśmy mieszkańców, co chcieliby, aby tu powstało. Mi się wydaje, że rekreacyjne jakieś tereny powinny być. No, dla dzieci coś można zagospodarować, dla dorosłych jakieś spacerowe, no, rowerowe, no to już są w miarę jakoś zagospodarowane, no ale na pewno nie zaszkodzi, jak jest coś więcej. No ja myślę jakiś akwapark albo coś takiego, nie? No. A czemu akwapark akurat? No, bo to jest taki teren rekreacyjny. No. Nie jest zalew, jeśli by tutaj był jeszcze taki akwapark, ale jakiś taki hotel turystyczny, no to było naprawdę dość przyjemnie. Chcielibyście, żeby tu powstał jakiś plac zabaw z jakimiś zabawkami, na których chcielibyście się bawić? Ja bym chciał. No i na przykład na czym chciałbyś się bawić? Na huśtawce. Na huśtawce i coś jeszcze? Już nic. Akwapark może jakiś? No. Akwapark. No też, ale akwapark to jest we Wrocławiu, to po co? No ale to trzeba jechać daleko, prawda? Jakby było na miejscu. No to chyba by było lepiej, nie? No. Proszę pani, no ja wiem, co teraz wymagają ludzie, jakie wymogi są. A co pan by chciał, żeby tu powstało? No ja wiem, czysto, spokojnie, proszę pani, czysta woda, więcej nic. Jakby kioski z piwem postawili, może by się tu frekwencja zwiększyła. Jakieś dyskoteki, proszę panią, coś. No, no, no nie wiem. Ty co byś chciała? Jak myślisz, na czym byś się chciała bawić? Na ślizgawce. I na trampolinie.